Przez bardzo długi czas mojego życia Tarnów był miastem transferowym dla mnie. Był miastem przesiadkowym i najwięcej czasu spędzałam na Tarnowskim Dworcu. Zresztą bardzo pięknym przykładzie architektury secesyjnej. To był dla mnie punkt przesiadkowy. Jeździłam tam, zatrzymywałam się, żeby przesiąść się i pojechać na studia. Studiowałam historię sztuki. I to jest taki model studiowania, że na początku przechodzi się przez wszystkie etapy od sztuki prehistorycznej, chyba po to, żeby student mógł wybrać sobie ten okres w sztuce, którego najbardziej interesuje. I pomyślałam wtedy, że chciałabym zajmować się i pracować ze sztuką współczesną, bo wydaje mi się, że po prostu jest najbliżej współczesnego świata. Ale też myślę, że sztuka jest takim lustrem, który odbija świat, który jest dookoła i bardzo często pomaga nam go zrozumieć. A dzisiaj było sporo też mówiono o tym, że ten świat jest złożony, trudny, dla mnie też czasem, więc właśnie te współczesne prace mi osobiście trochę pomagają się połapać. Tak się składa, że jednym z najważniejszych polskich artystów XX wieku był Tadeusz Kantor, urodzony w Bielopolu, właściwie przez całe życie związany z Krakowem, wybitna postać, malarz, scenograf, zrewolucjonizował teatr, zajmował się performancem, happeningiem. Też jego, widzą Państwo, jego bardzo charakterystyczną posturę, twarz. Bardzo często wchodził na scenę i współtworzył spektakl, który reżyserował. I kiedy pamiętam taki moment bardzo dokładnie, kiedy czytałam trochę więcej o Kantorze i w jednej z książek przeczytałam bardzo krótki fragment o tym, że zanim było po Wielopolu, a przed Krakowem, Tadeusz Kantor uczył się w Tarnowie i tutaj zdał maturę i tu zdecydował, że chce zdawać na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. I pamiętam takie totalne olśnienie i taką, ta bardzo prosta informacja dla mnie, bo ona nie była związana z jakimś szeregiem zdjęć czy opisów. Właściwie jedno krótkie zdanie, które automatycznie zmieniło moje postrzeganie tego Tarnowa. Pomyślałam sobie, wow, to jest to miasto, przez które przejeżdżam i w którym 8 lat mieszkał tak świetny artysta, w którym musiała ta sztuka zakiełkować i potem skończyło się to właśnie tym wyborem Akademii Sztuk Pięknych i tego, że stał się po prostu jednym z najważniejszych artystów. I kiedy zaczęłam potem pracować w BWA w Tarnowie, czyli w Biurze Wystaw Artystycznych, to moim wielkim marzeniem też było zrobienie wystawy i pokazanie prac Tadeusza Kantora. I udała się taka wystawa, na której pokazywaliśmy Umarłą klasę, jedno z kluczowych jego dzieł. Wśród części jego biografów jest taka opinia, że właśnie ta praca najbardziej znana dla całej twórczości Kantora, związana jest bardzo mocno z okresem tarnowskim, kiedy uczył się w pierwszym gimnazjum, a teraz w pierwszym liceum w Tarnowie. I wtedy pomyślałam, znaczy już wcześniej, tak, wiedząc o tym, że właśnie z tego miasta też w pewien sposób wywodzi się ta postać i ten ważny artysta, ważny dla sztuki powszechnej, nie tylko polskiej, ale na pewno europejskiej, że bardzo chciałabym robić w BWA takie wystawy, na które gdyby Kantor jeszcze żył, to na które chciałby przyjeżdżać i których ja bym nie wstydziła się mu pokazać. Tak, wśród moich ulubionych pór roku w Tarnowie jest pora kwitnących kasztanów i tak się składa, że to jest też okres, w którym w Tarnowie na ulicy miasta wychodzą tysiące młodych ludzi, elegancko ubranych, którzy zdają te okropne egzaminy, o których już tutaj była mowa. Ale to jest też taki moment, kiedy po prostu czuć, że to miasto też należy do ludzi młodych. I zawsze w tym momencie właśnie myślę sobie o tym, że tutaj ten ważny okres w swoim życiu, być może najważniejszy, spędzają młode dziewczyny, młodzi chłopcy, że tutaj albo zaszczepi się w nich jakaś pasja, jakieś zainteresowanie, albo doda się im skrzydeł, albo się w nich to zabije, albo nie da się im przestrzeni, żeby to rozwinąć. I na tym slajdzie, zresztą to jest zdjęcie zrobione przed pierwszym liceum, czyli właśnie tej szkole,
do której chodził, którą kończył, Tadeusz Kantor. Widzą Państwo cały przegląd właśnie osób, które są wśród nich, osoby, które się uśmiechają, które są pewne siebie i wiedzą, czego są. Są takie, które są niepewne, są takie, które czegoś szukają. Też przygotowaliśmy trochę też dla tych osób, ale też właśnie, żeby podsumować ten okres młodości Kantora w Tarnowie, taką wystawę, jak się staje, kim się jest. I wtedy była taka wielka niespodzianka, bo okazało się, że Krikoteka, krakowskie muzeum, które opiekuje się twórczością Kantora, posiada obraz najstarszy Kantora, najstarszy sygnowany, i on nosi tytuł Ogród Strzelecki. I to jest malutki pejzażyk. Ci z Państwa, którzy są z Tarnowa, wiedzą, że w Tarnowie jest Park Strzelecki, kiedyś nazywany ogrodem. I obok tego parku Tadeusz Kantor mieszkał. I to jest pejzażyk, który przedstawia nasze miasto. I na wystawie pokazaliśmy go w takiej specjalnej ramie, która była stworzona przez młodych artystów, takiej konstruktywistycznej, którzy też fascynują się takimi przedmiotami odrzuconymi, starymi, tak jak Kantor, jakimiś starymi dyskami, parasolami. Tadeusz Kantor zmarł w roku 1990. Na przełomie lat 90. i lat 2000 dokonała się absolutna rewolucja w polskim malarstwie. Też za przyczyną słynnej grupy Ładnie, którą współtworzył malarz, który urodził się w Tarnowie, Wilhelm Sasnal, a wychował się w Mościcach, która jest dzielnicą Tarnowa. I zajmując się jego malarstwem, które bardzo często było tworzone na podstawie starych książek, przedwojennych dokumentów, przedwojennych fotografii, też zaczęłam te książki przeglądać. No i nagle zaczęłam odkrywać historię, która dla mnie była zupełnie nowa i nieznana. Historię powstania fabryki związków azotowych w Mościcach, w którą zaangażowane były fantastyczne osoby, jak chociażby prezydent Mościcki, od którego nazwiska ta dzielnica miasta dostała swoją nazwę. Nie tylko wybitny dowódca państwa okresu międzywojennego, ale także wybitny chemik, który opatentował pozyskiwanie azotu z powietrza i ten wyjątkowy sposób postanowił wdrożyć w życie właśnie w Tarnowie, budując fabrykę, która była największą inwestycją drugiej RP po budowie portu w Gdyni, a jeszcze przed powstaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego. I przygotowaliśmy wystawę, która odnosiła się do tej części miasta. To były takie prace w przestrzeni publicznej Mościc. Powstała też rzeźba Wilhelma Sasnala, która jest do tej pory jego jedyną rzeźbą. Jest w Mościcach i można ją oglądać. Znajduje się w okolicach dworca kolejowego. Ale poza tą historią powszechną, poza historią fabryki, poza historią dzielnicy są być może ważniejsze historie pojedynczych ludzi, którzy tutaj przyjechali i zamieszkali. Bardzo ciekawe historie konkretnych rodzin, inżynierów świetnie wykształconych, którzy do dziś tutaj mieszkają i świetnie zaprojektowane domy dla nich, które nie tylko dobrze wyglądają na projekcie, ale też w realizacji. Więc też przygotowaliśmy wystawę, która dotyczyła tego życia codziennego w Mościcach. Tak, a potem jeszcze była książka, która to wszystko opisywała. Tak. Tarnów też miał szczęście do ciekawych architektów i myślę, że ci z Państwa, którzy może w Tarnowie dzisiaj są po raz pierwszy i przyjechali, to spacerując po mieście, jakby czuć dobrą architekturę, czuć, że to jest miasto dobrze zaprojektowane. I po sąsiedzku galerii w Parku Strzeleckim znajduje się bardzo ciekawy przykład architektury, projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. To jest mauzoleum generała Bema, które nosi swoją tajemnicę. I też w tym roku jest taki wyjątkowy rok, bo to jest, mamy równe 225 lat po urodzinach Bema w Tarnowie i 90. rocznicę sprowadzenia jego zwłok z Aleppo. Generał Bem był bohaterem Wiosny Ludów, walczył o niepodległość, między innymi Węgier, gdzie jest uznawany za bardzo ważnego bohatera. I postanowiono sprowadzić, ekshumować jego zwłoki z cmentarza wojskowego w Aleppo i sprowadzić je do rodzinnego miasta. W związku z tym, że musiał zmienić wiarę, żeby prowadzić obce wojska, więc nie mógł być pochowany w polskiej ziemi świętej, ani w kościele, ani na cmentarzu, więc potrzebna była specjalna forma. Zatrudniono
bardzo dobrego architekta. I w związku z tym jest taki bardzo nietypowy grób, który znajduje się na 6 korynckich kolumnach, dookoła jest woda. Prowadzimy w tym roku taki program edukacyjny, który nazywa się Tajemnica Parku. I to jest, są takie warsztaty detektywistyczno-artystyczne. I mówimy dzieciom, że w parku jest grób i one go szukają. A przez lornetkę na co patrzą? Patrzą na mauzoleum i patrzą na jego górną formę, na sarkofag, w którym znajduje się trumna. Tak jest, że dobre dzieło sztuki powinno swoją formą mówić o treści. Ta forma powinna przekazywać treść. Na sarkofagu są tablice, które są w różnych językach. Są w języku w polskim, w węgierskim, także w języku tureckim, arabskim alfabetem. I myślę, że to jest zupełnie też niezwykła rzecz, którą mamy właśnie tutaj w Tarnowie, w którym ja odkryłam, że miesza się historia lokalna z historią powszechną i że tak naprawdę te dwa światy są sobie bliskie i mieszkając tutaj, pracując tutaj, możemy tworzyć rzeczy, które są trochę ponadlokalne i nie tylko, powiedzmy, prowincjonalne. Z fascynacji Bemem przygotowujemy teraz wystawę, która nazywa się Wiosna, Lato, Jesień, Zima Ludów. I tak jak Państwo tutaj widzą na plakacie tej wystawy, która jeszcze jest przed otwarciem, tutaj pokazujemy fragment panoramy siedmiogrodzkiej, która obrazuje bitwę, którą generał Bem prowadził w Sybinie, z obecna Rumunia. I przyglądamy się z zupełnie innej perspektywy na to płótno. Myślę, że tak jak sztuka współczesna może patrzeć z różnych perspektyw na historię i też ma pewne takie pole działania, które być może galerie czy muzea nie mają, może są bardziej tradycyjne. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa 29 czerwca w przeddzień 90. rocznicy powtórnego pogrzebu Bema do naszej galerii, do BWA. I mam 13 minut, wow. Obiecałam sobie, że zrobię to w 16. Tak, proszę Państwa, nie wiem, czy to było klarowne, ale po prostu właśnie też wydaje mi się, że ta zbieżność, znaczy to podobieństwo tych słów angielskich, change i chance, każda zmiana, która wiąże się z jakąś nową informacją dla nas, może być na różny sposób wykorzystana. Myślę, że warto podjąć takie wyzwanie, żeby każdą zmianę przekuć w jakąś szansę. Dla mnie tymi szansami była jakaś wiedza, którą zdobyłam. Czasem w bardzo późnym wieku, nie wiedziałam tego wcześniej, ale było to tak inspirujące, że postanowiłam stworzyć z tego jakiś projekt artystyczny. No więc życzę Państwu, żeby każda zmiana w Państwa życiu, która się wydarzy, była też szansą. Bardzo dziękuję.